czy po? Czytamy o tym, jak to Haszem instruuje Żydów o instrukcji składania ofiary pesachowej. Co ciekawe, baran, który miał być złożony w tej ofierze, musiał być wcześniej przez 4 dni trzymany w domu razem ze wszystkimi dołownikami, a dopiero później był on składany w ofierze. Pytanie, jakie to może się nasunąć, jest oczywiste. Dlaczego właściwie 4 dni, a nie 1 albo 3? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musimy przywołać Midrasz, który opowiada o tym, jak to aniołowie skarżyli się Bogu, dlaczego właściwie Żydzi zasługują na uwolnienie z Egiptu. Przecież upodobnili się do Egipcjan w znacznym stopniu. Aby podkreślić to, jak Żydzi ważniejsi są od Egipcjan i by uczynić ich godnymi wyjścia, Bóg dał im dwie mitwy. Jedną mającą ich przybliżyć ku dobru, a drugą oddalić od zła. Pierwszą jest oczywiście Bezmila, które miało pozytywny wymiar, miało przybliżyć ich ku dobru. Drugą jest natomiast Korban Pesach, które miało oddać się od zła. Jak wiemy, w Egipcie baran, z kozioł, był obiektem kultu bałwochwalstwa, po prostu był czczony. I to złożenie ofiary miało symbolicznie pokazać zerwanie z bałwochwalstwem, to jak daleko jesteśmy od Awodozora, czyli od bałwochwalstwa właśnie. Pytanie tylko jest takie, dlaczego właśnie 4 dni? Otóż nasuwa się może jedna prosta konkluzja. W sytuacji, kiedy mieliby zabić barana od razu, to zwyczajnie mógłby to być impuls, decyzja wykonana pod wpływem emocji. Natomiast kiedy po umieszczeniu barana w domu i trzymaniu go tam przez 4 dni, ta decyzja wymagała naprawdę dojrzałości do tego i przemyślenia z grubsza. Stąd też widzimy, że dobra decyzja wymaga dłuższego czasu, żeby ją przemyśleć. Co ciekawe, czytamy też podobną rzecz o Abrahamie. Kiedy Abraham miał złożyć swojego syna Izhaka w ofierze, został też o tym poinformowany 4 dni przed samą datą wykonania właśnie akeidat Izhok. I stąd uczymy się, że aby decyzja była dobrze przemyślana, potrzebujemy na to przemyślenie 4 dni. Shabbat shalom.